że od tej chwili należę do Organizacji Narodowej i że wszystkie siły moje, mienie i życie gotów jestem poświęcić dla oswobodzenia ojczyzny. Przysięgam, że zawsze i wszędzie posłuszny będę ślepo i bezwarunkowo rozkazom Narodowego Centralnego Komitetu, jedynej prawie władzy narodowej i zwierzchnikom przez niego postanowionym. Przysięgam, że będę święcie pełnił powierzenie i obowiązki, że gotów będę na każde zawołanie stanąć na wskazanym mi miejscu z bronią, jaka będzie mi dana, rozpocząć walkę z wrogiem ojczyzny i aż do ostatniej kropli krwi przelać do jej oswobodzenia. Przysięgam, że zachowam świętą tajemnicę na wolności, jak i w więzieniu, pomimo różnych mąk i katusz. Jeśli bym miał tę przysięgę złamać i stać się zdrajcą ojczyzny, niech mnie nie minie zasłużona kara od Boga i od ludzi w życiu doczesnym, jak i po śmierci. Tak mi Boże dopomóż i Matka Jego Najświętsza i wszyscy święci.